Czy od roku 1991 mamy w Polsce do czynienia z prawdziwie demokratycznymi wyborami? Przede wszystkim nie mamy podstawowego prawa obywatelskiego, jakim jest nieskrępowane prawo kandydowania w wyborach powszechnych, czyli tak zwanego jednego prawa wyborczego. Gdy obywatelowi Wielkiej Brytanii, Kanady czy USA wystarczy kilka, nie więcej niż 10-15 podpisów do zarejestrowania swojej kandydatury, to w Polsce ta liczba urasta do absurdalnego wymogu co najmniej 110 tysięcy, bez której niepodobna zarejestrować Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego, a w konsekwencji niemożliwe staje się przekroczenie progu 5% poparcia. Po drugie, od czasów Lenina znane jest powiedzenie: nieważne jak kto głosuje, ważne jest kto liczy głosy. Kto liczy głosy w Polsce, a kto liczy głosy na przykład w Anglii czy Kanadzie? Tutaj odliczenia głosów są niezliczone komisje wyborcze, obwodowe, okręgowe i centralna, które wielokrotnie liczą, przeliczają, przesyłają tam i na powrót, poza wszelką kontrolą społeczną, za zamkniętymi drzwiami, przez które zwykły wyborcy nie mają wstępu. Wybory urządza administracja i tylko ona te wybory organizuje i kontroluje. Tam, w Anglii, Kanadzie, w Ameryce nie ma żadnych komisji wyborczych, ani obwodowych, ani okręgowych, ani centralnych. Nie ma czegoś takiego jak PKW, okręgowa. Nie ma. Tam wyborcy sami organizują wybory, sami liczą głosy i sami cały przebieg wyborów kontrolują. Sami, na miejscu, w okręgu wyborczym. Oni też ogłaszają, kto te wybory wygrał i kto otrzymuje mandat do ich reprezentowania, a więc komu powierzają prawo dzielenia ich pieniędzy. Nie uzgadniają tego z żadnymi instancjami, ani na górze, ani na dole. W takim systemie nie jest możliwe, żeby marszałkiem Sejmu był nie wiadomo kto. Bo kandydat na marszałka musi najpierw zdobyć większość głosów wyborców w swoim okręgu wyborczym, mandat do dzielenia publicznych pieniędzy, a potem uzyskać bezwzględną większość głosów członków parlamentu w tajnym głosowaniu. Będzie to więc prawdziwie osoba publicznego zaufania, a nie partyjna wydmuszka za nie wiadomo jakie zasługi. Proszę Państwa, Polska może się stać podmiotem politycznym w polityce światowej dopiero wtedy, gdy nasze polskie pieniądze dzielić będą ludzie cieszący się naszym zaufaniem wyrażonym w prawdziwie demokratycznych powszechnych wyborach. Wtedy także nasze protesty, niezadowolenia będą miały rzeczywistych, odpowiedzialnych przed nami adresatów. System, który nam zafundowano, jak pisał filozof polityki Karl Popper, odziera posła z osobistej odpowiedzialności i czyni z nich maszynkę do głosowania, a nie myślącego i czującego człowieka. Kierowanie naszych protestów i żalu do maszynek do głosowania urąga zdrowemu rozsądkowi i prowadzi do nikąd. Jose Ortega y Gasset, inny światowej sławy filozof polityki, pisał: zdrowie każdej demokracji zależy od jednego drobnego szczegółu technicznego, od procedury wyborczej. Gdy procedura ta jest właściwa, wtedy wszystko działa jak należy. Gdy procedura ta jest niewłaściwa, wtedy wszystko się wali, nawet gdyby inne instytucje działały bez ludu. W Polsce wszystko się wali. Czas pójść po rozum ludowy. Trzeba się uporać z otwarciem oczu. Spotykamy się przy więzieniu, które było rozbijane 5 sierpnia 1945 roku. Tu Sowieci rozpoczęli penetrowanie, niszczenie kogo? Przede wszystkim inteligencji, kultury polskiej.